Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prezesowej Mazurskiego Związku między innymi Gospodarek Odpadami. Pan Wojciech Ogłuszka, przewodniczący zarządu. Magdalena Zabudzka, tutaj nasz specjalista od zamówień publicznych, Wojciech Kucki, ochrony środowiska. Omówimy dzisiaj tematy związane z systemem gospodarowania odpadami aktualnym i o zmianach, jakie tutaj będą w tym systemie w najbliższym roku, począwszy od 2024. Także oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz serdecznie. Szanowni Państwo, Mazurski Związek planuje w pierwszym półroczu tego roku ogłosić przetarg na odbiór i transport odpadów na lata 2024-2026. Z tego względu przygotowujemy zmiany w regulaminie, które pozwolą określić precyzyjnie, na jakich warunkach firma będzie odbierała od nas, od mieszkańców, od przedsiębiorców odpady. Takim podstawowym naszym aktem regulującym te sprawy jest regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Taki regulamin zarząd, projekt takiego regulaminu przygotował. Zgromadzenie Mazurskiego Związku na ostatnim posiedzeniu zaakceptowało ten regulamin i w tej chwili jest na etapie akceptacji u wojewody warmińsko-mazurskiego. Wprowadzamy zmiany w regulaminie. Zmiany te są efektem rozmów, konsultacji, jakie prowadzimy od dłuższego czasu, zarówno z mieszkańcami, jak i z przedsiębiorcami. Przede wszystkim w nowym regulaminie wprowadzamy nowy pojemnik. Do tej pory najmniejszym pojemnikiem był pojemnik 120-litrowy. Natomiast tutaj wypełniając jak gdyby albo przychylając się do wniosków mikroprzedsiębiorców, wprowadzamy pojemnik 60-litrowy. Za pojemnikiem oczywiście idą obniżone o połowę opłaty. Ma to spowodować, iż mikroprzedsiębiorcy, którzy obecnie za jak gdyby obsługę miesięczną płacą 113 zł, od następnego okresu przetargowego będą płacili o połowę mniej. Podkreślam, to jest jak gdyby ukłon w kierunku tych mikroprzedsiębiorców ze strony Mazurskiego Związku i myślę, że zostanie pozytywnie przyjęty. Z nowych rzeczy w przetargu rezygnujemy z pojemników KP7. Konieczność obsługi tych pojemników powodowała, że przedsiębiorca musiał zapewnić pewną ilość pojazdów hakowców i to podnosiło koszty obsługi, więc tych pojemników nie będziemy mieli na terenie związku. Konsultowaliśmy to z firmami, które do tej pory korzystały z nich i te firmy zgodziły się, że nie widzą problemu. Może być pojemnik 1100 w zupełności odpowiedniej oczywiście proporcji im wystarcza. Jeżeli chodzi o takie zmiany, to w zasadzie do tego by się sprowadziło. Natomiast co utrzymujemy? Szanowni Państwo, a więc tak, gabaryty odbieramy w tym samym systemie. Będziemy odbierali w tym samym systemie, co obecnie. A więc budynki, budynki wielolokalowe będą miały odbierane gabaryty co miesiąc według tego samego systemu. Budynki jednorodzinne raz na kwartał. Jedyna tutaj też może taka drobna korekta to wyniknęła z faktu, iż odpadów elektronicznych, elektroodpadów w naszym systemie jest mniej i dlatego te elektroodpady będziemy odbierali podobnie jak w budynkach jednorodzinnych, w budynkach wielolokalowych raz na kwartał. Chcemy
chcemy zwiększyć częstotliwość mycia pojemników w budynkach wielolokalowych. Obecnie myjemy raz w roku wszystkie pojemniki, natomiast zdajemy sobie sprawę, że największy problem jest z pojemnikami, z dużymi pojemnikami wykorzystywanymi do odpadów zmieszanych i odpadów biodegradowanych. Chcemy, aby te pojemniki, a więc głównie występujące w zabudowie wielorodzinnej, w ciągu roku były czterokrotnie myte, a więc czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień co miesiąc. Natomiast w pozostałej zabudowie raz w roku będą umyte pojemniki bio i zmieszane. Jeżeli chodzi o propozycję zmian do regulaminu, to w zasadzie one sprowadzają się do tych elementów, które podniosłem. Chcę tylko jeszcze zwrócić uwagę na dwa fakty. To dotyczy uchwały o szczegółowych zasadach odbioru odpadów. Od 1 stycznia 2025 mieszkańcy będą mogli o możliwość dostarczania tekstyliów, odpadów tekstylnych do PSZOK-u. Na tej samej zasadzie, bez żadnej opłaty. Utrzymujemy oczywiście ulgi, które mieszkańcy mają, a więc ulga od karty dużej rodziny, to jest 3 zł od każdego posiadacza, 3 zł mniej od każdego posiadacza karty dużej rodziny i tak zwaną ulgę kompostową, czyli każde gospodarstwo, które kompostuje odpady na swoich kompostownikach, ma ulgę w wysokości 5 zł, więc te ulgi jak gdyby utrzymujemy. Przez wszystkie lata, czyli od początku, jak rewolucja śmieciowa zagościła na terenie Mazurskiego Związku, czyli od lipca 2013 roku, system jak gdyby odbioru odpadów ewoluował, zmieniał się. Na samym początku zgromadzenie związku podjęło pewne decyzje, które patrząc z perspektywy lat realizowały się dla nas z różnym skutkiem. Jedną z pierwszych decyzji zgromadzenia była decyzja o zapewnieniu wszystkim, zarówno mieszkańcom związku, jak i przedsiębiorcom działającym na terenie związku, zapewnienia pojemników. Oczywiście odbywało się to w ten sposób, że firma odbierająca odpady została jak gdyby zaproponowano, a w zasadzie zmuszono firmę odbierającą odpady, a tylko ta firma dostarczyła pojemniki do nieruchomości. Tych pojemników z biegiem czasu robiło się coraz więcej, bo jak Państwo wiedzą, na początku to mieliśmy suche, mokre, zmieszane. Od 2018 roku to podział na 5 frakcji. W efekcie z każdym rokiem, z każdym przetargiem tych pojemników firma obsługująca musiała stawiać więcej. Obecnie jest to około 45 tysięcy pojemników na terenie całego związku. Efektem jak gdyby ubocznym takiej sytuacji był fakt, że do przetargów stawały firmy duże. Firmy, które finansowo mogły sobie pozwolić na spełnienie tego naszego warunku. A więc firmy, które mogły w momencie przetargu przekalkulować sobie, że stać ich na to, aby wydać 7-8 milionów złotych na przetarg na przykład 3-letni i spełnić warunek związku, dostarczyć te pojemniki. To w sposób znakomity ograniczało liczbę przedsiębiorców jak gdyby startujących. Prosta zależność.
mało przedsiębiorców, mała konkurencja, wysoka cena. W pierwszych latach dodatkowo na przedsiębiorcę odbierającego odpady przerzuciliśmy również obowiązek prowadzenia przoków. Tych przoków było niewiele, bo to były 3 przoki, ale jednak ta firma odbierająca musiała jednak ponieść pewne koszty, żeby takie przoki prowadzić. Oczywiście te wszystkie koszty związane właśnie z pojemnikami, z prowadzeniem przoków, były oczywiście kalkulowane i stanowiły część zaproponowanej przez przedsiębiorcę ceny. Zarząd związku doszedł do wniosku, że w którymś momencie musimy po prostu doprowadzić do sytuacji, aby to ograniczenie przestało istnieć. A więc przede wszystkim odebraliśmy przedsiębiorcom obowiązek prowadzenia przoków. To było w poprzednim przetargu. W tym przetargu odbieramy obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Krótko mówiąc, pojemniki będą nasze. Firma, która będzie odbierała odpady, będzie miała za zadanie tylko to, do czego jest stworzona, a więc transportowanie odpadów z miejsca, z punktu gromadzenia odpadów, czyli od mieszkańców przedsiębiorców, do naszej instalacji, do ZUOK Spytkowa. I te działania, zarówno w kierunku przoku, jak i w kierunku pojemników, jesteśmy przekonani, spowodują, iż do przetargu stanie więcej firm. Mieliśmy przykład tego już w poprzednim, że tak powiem brzydko określę, rozdaniu, gdzie obok Komy pojawiła się firma Remondis i to wpłynęło rzeczywiście na pewne ograniczenie stawki, którą nam zaproponowano. Dalsze kroki podejmowane przez Mazurski Związek mają doprowadzić do tego, iż w przetargu właśnie wystąpi więcej firm, będzie większa konkurencja. Możliwe, że to będą firmy mniejsze mogły występować, a przez to spodziewamy się, że te ceny, które zostaną nam zaproponowane, będą, jeżeli nie niższe, to przynajmniej na tym samym poziomie. A spodziewamy się znacznego obniżenia, tak mówiąc dalej, znacznego obniżenia tej ceny. Dodatkowo jeszcze zgromadzenie podjęło decyzję o zmianie podziału związku na sektory. Jak Państwo wiedzą, Mazurski Związek składający się z 12 gmin jest podzielony na 2 sektory. Sektor północny obejmujący Srokowo, Węgorzewo, Budry, Banie Mazurskie i Pozezrze, no i pozostałe gminy to jest sektor południowy. W efekcie strumień odpadów kształtował się w ten sposób, że 3/4 ilości odpadów było wytwarzane w sektorze drugim, a na północy 1/4. I to, że te sektory były duże, powodowało również, że do przetargu, kolejny raz podkreślę, również startowały duże firmy. Dzielimy teraz sektory, teren związku dzielimy na 3 sektory i myślę, że ten podział zachowujący taką relację pomiędzy występowaniem w sektorze zarówno miast, jak i gmin pozwoli na to, że w tych przetargach weźmie udział większa ilość przedsiębiorców, a przez to uzyskamy korzystną cenę. Te działania Mazurskiego Związku potwierdzają fakt, iż dbamy o naszych mieszkańców, dbamy o przedsiębiorców, staramy się w dobie gwałtownych wzrostów kosztów. Jak Państwo wiecie, najniższa krajowa wzrosła 16%, 45% wzrosły koszty, 65% wzrosły koszty energii, o 45% wzrosły inne koszty funkcjonowania i w takim jak gdyby otoczeniu robimy wszystko, aby koszty odbioru, transportu i zagospodarowania były u nas
teraz stabilne. Te wszystkie jak gdyby działania, jak na wstępnie wspomniałem, były konsultowane. Zarówno rozmawialiśmy zarówno z mieszkańcami, z przedstawicielami przedsiębiorców, rozmawialiśmy w miastach, w Rynie, w Węgorzewie, Giżycku, w Orzyszu i jasno i otwarcie przedstawialiśmy jak gdyby nasze propozycje. Ponadto szeroko przekazywaliśmy informacje o tym, że właśnie teraz, a więc od momentu jak gdyby ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia przetargu, przedsiębiorcy mają czas na podjęcie decyzji, czy chcą zostać z Mazurskim Związkiem, czy chcą, aby odpady były odbierane przez inną firmę. Ustawodawca dał taką możliwość. Krótko mówiąc, od tego momentu ustawodawca nakazał, aby dać przedsiębiorcom, najpierw mówiono o 30 dniach, później w ustawie mówiono, że to nie mniej niż 60 dni na dokonanie jak gdyby wyboru. My daliśmy 78 dni, ale po konsultacjach zarząd związku doszedł do wniosku, że musimy po prostu dać szansę przedsiębiorcom, tym, którzy jak gdyby późno się dowiedzieli, którzy nie mają szansy na takie szybkie podpisanie umowy. Musimy dać trochę więcej czasu, a więc zarząd podjął decyzję o przedłużeniu tego okresu na 100 dni, a więc nie do 21 kwietnia, a do 19 maja nasi przedsiębiorcy mają jak gdyby możliwość wypowiedzenia umowy Mazurskiemu Związkowi. Szanowni Państwo, jedna rzecz podstawowa, bo tutaj dochodzimy do właśnie tych rozmów, do przedstawienia jak gdyby propozycji przedsiębiorców, do naszego stanowiska na te propozycje. Jedna rzecz podstawowa tutaj jest, którą muszę podkreślić. Bardzo zależy nam, aby wszyscy przedsiębiorcy zostali w systemie Mazurskiego Związku. My byliśmy przedsiębiorcom wierni przez 10 lat. W 2021 roku zostało nam, gminom, związkom międzygminnym, narzucona nam została górna stawka przez ustawodawcę. Nikt teraz nie chce się przyznać ani powiedzieć, w jaki sposób liczona, która praktycznie prowokowała do tego, żeby zrezygnować w ogóle ze współpracy z przedsiębiorcami. Stawka tak była niska, że połowa miast w Polsce stwierdziła, że po tak niskich stawkach nie są w stanie obsługiwać przedsiębiorców i po prostu pouchylała swoje uchwały, a więc jak gdyby usunęła przedsiębiorców ze swoich systemów. My takiej decyzji nie podjęliśmy. Mimo naprawdę trudnych warunków, mimo strat finansowych, które ponosiliśmy, podjęliśmy, że przedsiębiorcy są z nami od początku i chcemy, aby przedsiębiorcy byli. I w tym trudnym okresie po prostu obsługiwaliśmy od początku do końca wszystkich przedsiębiorców. Dzisiaj, kiedy istnieje możliwość wyjścia z systemu, chcielibyśmy tutaj zwrócić się do przedsiębiorców, aby rozważyli wszystkie za i przeciw. Co może skłonić do tego, żeby wyjść, a jakie argumenty są za tym, aby pozostać w Mazurskim Związku. Gwarantujemy przedsiębiorcom stabilność. Oczywiście nie możemy zapewnić, tak jak tutaj część środowiska przedsiębiorców od nas jak gdyby żądała, abyśmy obniżyli cenę o 50% i jeszcze zagwarantowali, że ta cena nie zmieni się przez 3 lata. Odmowa nasza na ten postulat wydaje mi się
jest potwierdzeniem naszej odpowiedzialności. Sami Państwo wiedzą, jak obecnie zmieniają się ceny, jak zmieniają się warunki funkcjonowania. Ktoś, kto dzisiaj zagwarantowałby, powiedział przedsiębiorcom, że dobrze, przez 3 lata nie podniesiemy ceny, byłby nieodpowiedzialny. Tak samo myślę, jak przedstawiciele tutaj chociażby branży turystycznej nie są w stanie turystom, którzy dzisiaj przyjeżdżają do hoteli, powiedzieć: kochani, dzisiaj płacicie tyle i przez 3 lata będziecie tyle samo płacili. Więc to jest, wydaje mi się, sprawa jasna. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy z nami zostali. Nie widzimy żadnego powodu, chociażby biorąc pod uwagę warunki środowiskowe, aby z jednej ulicy odbierane były odpady przez samochody funkcjonujące w dwóch systemach. Więc samochód jedzie, odbiera z posesji 5, 6, 7, 8, 9, 10 już inna firma, my dalej odbieramy. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że takie postawienie sprawy, po prostu takie rozwiązania jest, przynajmniej powinno skłonić przedsiębiorców do właściwego. Nie możemy odebrać przedsiębiorcom możliwości. Szanujemy ich, jak gdyby, możliwość wyboru. Jednak zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców z wnioskiem, aby z nami zostali. Podejmujemy cały szereg działań, zarówno w kwestii edukacji ekologicznej, jak i w kwestii organizacyjnej, aby ceny były stabilne, aby nasza usługa była jak najlepsza, by odpowiadała jak gdyby oczekiwaniom przedsiębiorców. Zapewniamy przez te wszystkie lata możliwość ustalenia indywidualnego, zarówno częstotliwości odbioru, oczywiście w granicach regulaminu utrzymania czystości porządku w gminie. Zapewniamy możliwość wyboru wielkości pojemników i zapewniamy, że w przypadku koniecznych zmian będziemy wymieniali pojemniki tak jak do tej pory, a więc warunki się nie zmienią. I nasza umowa nie jest umową, jak gdyby, którą możemy wypowiedzieć na przykład w okresie miesiąca. A więc gwarantujemy stabilizację i myślę, że jeżeli przedsiębiorcy te wszystkie argumenty wezmą pod uwagę, mam nadzieję, że z nami zostaną. I jeszcze jedną kwestię chciałbym tutaj podnieść, która szeroko była komentowana. Kwestia podwyżek opłat. Całkowicie nie zgadzam się z wyliczeniami, które były przedstawiane. Stawki proponowane przedsiębiorcom przez Mazurski Związek były określane na podstawie rzetelnych analiz, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Stawki były również opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie wniosła Izba żadnych zastrzeżeń do sposobu wyliczenia. To są stawki, które rzetelnie pokrywają nasze ponoszone koszty. Ponadto mamy opinię z ostatnich dni. Wypowiedział się rzecznik małych, średnich przedsiębiorstw, zapytany przez grupę przedsiębiorców z terenu Mazurskiego Związku w różnych zakresach. Stwierdził jednoznacznie, iż nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, iż w sprawach podnoszonych przez przedsiębiorców doszło do naruszenia praw przedsiębiorcy. Nie można stwierdzić, aby w szczególności do zarządu Mazurskiego Związku można było podnieść jakiekolwiek zarzuty. To jest opinia rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Działamy w ramach prawa. Fakt, że czasami to prawo ogranicza możliwości jak gdyby działania Mazurskiego Związku. Takim przykładem jest
niemożliwość przez Mazurski Związek określania stawki opłaty w zależności od rodzaju odpadów, który znajduje się w pojemniku. My nie możemy zaproponować przedsiębiorcy, że za papier w pojemniku 120-litrowym zapłaci tyle, za szkło tyle, za plastik tyle. My musimy mieć cenę uśrednioną. Jeszcze jedna bardzo ważna, istotna rzecz. Na terenie Mazurskiego Związku wszyscy przedsiębiorcy mają takie same, zapewnione takie same ceny. Zarówno mały właściciel sklepu na rubieżach, na końcu bań mazurskich, jak i wielki przedsiębiorca produkujący dużą ilość odpadów w samym centrum Giżycka płaci za pojemniki taką samą stawkę. I myślę, że to jest argument zmierzający ku temu, żebyśmy po prostu trzymali się razem. I będziemy robili wszystko, aby przedsiębiorcy byli z naszych działań zadowoleni. Ja bym miał tyle. Jeżeli Państwo macie pytania, chętnie tutaj razem z koleżanką, z kolegą odpowiem. Czy to, o czym Pan wspomniał, to jest jakby takie widmo zakończenia albo ograniczenia współpracy z KOMO? Nie. Tutaj powiem jednoznacznie, tu nie ma żadnego widma i żadne nasze działania nie są jak gdyby wymierzone przeciwko KOMO. KOMA przez 10 lat obsługiwała naszych mieszkańców, naszych przedsiębiorców. I ogólnie, mimo drobnych tam perturbacji, byliśmy zadowoleni po prostu z tej współpracy. I liczyliśmy na to, że nadal ta współpraca będzie się w tym duchu rozwijała. Tylko zarówno KOMA, jak wszyscy inni powinni zrozumieć sytuację Mazurskiego Związku i to, że Mazurski Związek zrobi wszystko, aby stabilizować ceny. A więc to jest pewien, jak gdyby, proces rozbijania monopolu. Ale tak postępują wszyscy. I tak samo by postępowali przedsiębiorcy nasi, chcąc ograniczać koszty. Poprzez zwiększenie konkurencji otrzymamy lepsze propozycje. Nie dla nas, dla przedsiębiorców, dla naszych mieszkańców. Mamy po prostu system, który funkcjonuje prawidłowo. Chcemy go tylko ulepszyć, tak? Chcemy, żeby obsługiwały nas firmy, które dadzą nam, zaproponują najniższą cenę. Jeżeli KOMA weźmie udział w przetargu, oczywiście to wszystko na zasadzie przetargu, i zaproponuje takie najniższe ceny i wygra, to będziemy nadal współpracować. Nie ma tutaj żadnych działań wymierzonych przeciwko firmie, z którą przez wiele lat skutecznie współpracowaliśmy. Coś pani chciała dodać? Nie, no tylko tyle, że będzie procedura przetargowa i tutaj nie ma mowy o mówieniu jakimkolwiek zakończeniu współpracy, bo będziemy miały takie samo prawo do złożenia oferty jak każda inna firma, która jest wpisana do rejestru działalności regulowanej, bo to jest rejestr, ta działalność akurat w tym zakresie jest po prostu regulowana i trzeba mieć odpowiedni wpis, więc tutaj nie ma żadnych przeszkód, żeby KOMA i każdy inny przedsiębiorca, który jest wpisany, ma prawo wykonywać taką działalność i złożył nam ofertę. I im więcej tych ofert, tym lepiej. Wiemy z właśnie doświadczenia, że monopoliści nie są zainteresowani obniżaniem ceny, natomiast konkurencja powoduje, że te ceny po prostu mogą być niższe, bo jest rywalizacja po prostu o klienta. I dlatego tutaj my jesteśmy takim klientem, który będzie oferował usługę, tak, realizację usługi, a KOMA i każdy inny przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu, będzie nam tą usługę za pewną kwotę realizował. I tutaj jakby są, jest na tym polegają przetargi konkurencyjne, zachowanie konkurencyjności, więc jeżeli były takie opinie, że my tu próbujemy KOMA tego, no to
troszeczkę nie za bardzo rozumiem w ogóle takiego podejścia, bo mam rynek otwarty, tak? No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że musimy ją zawężać tylko i wyłącznie i twierdzić tylko, kogo może tutaj, że tak powiem, wygrać. Tak? Mhm. Jeszcze mam pytanie odnośnie tego rynku tutaj, tych właśnie ofert zbliżonych do Comet. Mhm. To jest duża konkurencja, jest potencjalnie dużo firm, które mogłyby w takim przetargu wystartować. Jak to wygląda? Znaczy działa też Remondis, tak? Z Wrągowa bodajże chyba. Tak, znaczy on jest z Olsztyna, tak? Tak, działa Remondis. Co prawda Coma jest ich podwykonawcą, ale tutaj już tak jak sobie wykonawca, że tak powiem, zorganizuje tą współpracę, bo może przecież posiłkować się podwykonawcami, to nie jest zabronione, jest dopuszczalne. Tak samo pytanie, jak w tym przypadku też będzie, tak? No my nie wiemy. Też może się pojawić przedsiębiorca, który wystąpi z wpisem do rejestru działalności regulowanej, bo może wystąpić, tak? Jeżeli się wpisze, otrzyma tego, więc będzie mógł i spełnia warunki tego wykonawcy, który może być wpisany, też może wystartować w przetargu. No i też odpowiadając Pani, w ostatnim czasie właśnie w przetargach tutaj w okolicznych miastach i związkach właśnie pojawiły się inne firmy, poważne, okazuje się, duże firmy, które są zainteresowane po prostu tymi przetargami. Czyli ta konkurencyjność jak gdyby wzrasta, a my stworzymy warunki, aby te firmy po prostu mogły w takim przetargu u nas wziąć udział. My walczymy o utrzymanie ceny, żeby to nie miało przełożenia na podwyżki dla mieszkańców wszystkich, tak, zarówno przedsiębiorców, bo wiadomo, że wzrost kosztów, no musimy się samobilansować, tak? Jesteśmy związkiem, który nie ma dochodów, jak na przykład czasami gminy mają, które w wielu przypadkach dokładają do systemu, tak? My musimy się bilansować, więc to nie jest tak, że po prostu możemy sobie festiwal życzeń i roszczeń tutaj koncert uprawiać, bo po prostu musimy się bilansować w stawce, którą mamy. Jeżeli chcemy, żeby ona była na tym samym poziomie, musimy dążyć do obniżenia kosztów, tak? I też do tego zależy nam na tym właśnie, żeby była jak największa konkurencyjność, bo to sprawia, że te stawki nie będą po prostu wygórowane, bo jeżeli jest jeden monopolista na rynku, no to trudno tu mówić jakiejkolwiek konkurencyjności, tak? No, przykład krajowy też jest przykładem, tak? A jeszcze mam pytanie, która z tych, te zmiany, o których Pan Przewodniczący wspomniał, to rozpoczną się od czasu, kiedy tak. Rozpocznie się umowa z nowym usługodawcą. Tak, i to nie jest 1 stycznia, bo to może być równie dobrze luty, jakoś znaczy, tak. Nie, zasada, umowa jest do 31 grudnia tego roku z obecną wykonawcą, czyli z Comą i z Remondisem, tak? Bo mamy umowę z Comą i z Remondisem. Nowe umowy będą obowiązywać od 1 stycznia 2024. I te zmiany, o których mówił tak. Pan Przewodniczący również. Tak. A która Pani zdaniem jest najbardziej rewolucyjna, którą może odczujemy najbardziej z tych zmian, które Pan... Żadna zmiana nie jest rewolucyjna. Wszystkie zmiany są dla mnie... Jeżeli chodzi o mieszkańców, zgadzam się. Tu nie ma rewolucji. Są rozwiązania korzystniejsze dla mieszkańców niż te, które były. Tak? Ten 60, ale dla mikroprzedsiębiorców tak. To faktycznie będzie znaczące, bo będą płacili o połowę mniej, tak? Niż płacą obecnie. Pojemnik, tak? Mniejszy pojemnik, z tym, że no, to było podnoszone przez tych jednoosobowe te przedsiębiorstwa, że oni nie zapełniają tych pojemników, tak? Że pojemnik 120 litrów jest zdecydowanie dla nich za dużo. I zarząd zdecydował, że te jak gdyby uwagi mogą być słuszne i dlatego zdecydowaliśmy się na zmniejszenie tego pojemnika i obniżenie kosztów, ale tylko w zakresie mikroprzedsiębiorców. Przy tej umowie, która teraz trwa i przy tym regulaminie nie było tak, że na przykład mikroprzedsiębiorcy mieli problem z pojemnikami, no bo wiadomo, że przedsiębiorcy rozliczają się na zasadzie pojemników, tak? Mm-hmm. Więc tam szczególnie te jednoosobowe działalności i wtedy dopuściliśmy wodę na te frakcje oprócz bio i resztkowej. Natomiast no w tej chwili była taka jakby tutaj, żeby były, że ponieważ nie zapełniają tych pojemników, mimo tego, że te worki i to wszystko, te 60-litrowe, no i tutaj zarząd i zgromadzenie wyszło też naprzeciw takim jakby tutaj prośbom, postulatom i to zostało zwierciedlone w regulaminie. No czekamy też na decyzję wojewody, bo to jak wiemy tutaj
tutaj wojewoda też ma kluczowe zdanie, czy nam ten regulamin zatwierdzi, czy nie, ale myślę, że nie ma jakiejś tej rewolucji wielkich, oprócz tego jakby doprecyzowania i dopełnienia pewnych tam rzeczy, więc myślę, że nie będzie problemu. No i czekamy na opublikowanie go w dzienniku urzędowym. I wtedy wówczas można powiedzieć, że akt jest ważny i tak i ma swoją moc na terenie naszego związku. Tak? I kiedy można się tego spodziewać? Tak mniej ma 30 dni na wniesienie uwag. Zgromadzenie było 5, tak? 6 wysłaliśmy. Wysłane, no ma 30 dni. To tak, po majówce nie myślę, że będziemy tak wiedzieć, żyjemy w tym. Jeżeli nie ma, że tak powiem, uwag, wówczas jest publikowany. Jeżeli ma, jest rozstrzygnięcie nadzorcze i tutaj... Okej, czyli jakby po majówce już będzie ta decyzja, że te postulaty, o których mówił Pan Przewodniczący, wejdą w życie od 1 stycznia. Uchwała o stawkach, która była podejmowana, która tak naprawdę nie była nowymi stawkami, tylko ujednoliciliśmy uchwałę, ponieważ było tyle zmian do tych uchwał o stawkach, że mieszkańcy, przedsiębiorcy gubili się, która uchwała, która zmiana, bo to wszystko też ewoluowało, więc ona została ujednolicona. Także ona już jest opublikowana w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego, bo nie było zastrzeżeń, bo myśmy nie wprowadzali żadnych nowych stawek. Nie wprowadzaliśmy nowych stawek. To trzeba podkreślić, dlatego została automatycznie opublikowana, a jedynie dołożyliśmy pojemnik 60-litrowy, bo musieliśmy to zrobić, żeby można było zastosować połowę tej stawki 120, tak? Więc dlatego musiała być tutaj zmieniona. I została ujednolicona, żeby wszystkie zmiany, które były po drodze od 2020 roku przy uchwale, żeby po prostu już była ona jednolita i była czytelna dla wszystkich, którzy zajrzą do tej uchwały. I ona już jest opublikowana, także ona już jest na dzienniku urzędowym wojewody, tak. Jeszcze pytanie mam o pojemniki w przyszłości. Dobrze zrozumiałam, że Pan Przewodniczący mówił, że będą własnością związku, tak? Że firma nie będzie miała obowiązku tych pojemników dostarczyć. Czy to znaczy, że związek zakupi te kilkadziesiąt tysięcy pojemników? Firma obsługująca, odbierająca odpady nie będzie zobowiązana do wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Te pojemniki dostarczymy my, w sensie nasza spółka, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Spytkowie, jako firma, która ma większe możliwości, że tak powiem, odliczenia sobie VAT-u, te pojemniki zakupi i rozstawi. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu. 16 marca ten przetarg został rozstrzygnięty. Wiele ofert wpłynęło. Te oferty będą teraz przyjmowane, zostały przejrzane i zostaną przyjęte. A więc jesteśmy już, można powiedzieć, ten pierwszy krok zrobiony i w tej chwili spodziewamy się, że pierwsze pojemniki pod koniec sierpnia będą już jak gdyby do nas dostarczane. I Spytkowo będzie sukcesywnie stawiało pojemniki w tym miejscu, gdzie do tej pory stoją pojemniki. Koma będzie proszona po prostu o zabranie swoich pojemników. No, mamy nadzieję, że ten proces jak gdyby wymiany pojemników odbędzie się w miarę spokojnie i bezboleśnie. Zdaję sobie sprawę z ogromu zadania, ale przygotowujemy się do tego i myślę, że to nam się uda. 1 stycznia wszystkie punkty gromadzenia mają być wyposażone już w nasze, czytaj, spółki, pojemniki. I tak jak mówię, to jest z naszej strony jak gdyby duży krok ku temu, aby ceny zaproponowane przez przedsiębiorców startujących w przetargu były obniżone. Jaki jest koszt? Jaki urzędu koszt? 6,5 miliona. A będą się różniły czymś te pojemniki od tych, które teraz mamy? Będą lepsze. To znaczy? Będą lepsze. No oprócz tego, że będą nowe wszystkie, tak? To tutaj zadbaliśmy również o naszych mieszkańców. Klapy będą dzielone w dużej części, a więc przykładowo te pojemniki na odpady biodegradowalne 1100 będą miały klapy dzielone tak, żeby no powiedzmy młodzież, dzieci, którzy czasami wyrzucają odpady, nie musieli podnosić całej klapy i drugą ręką wrzucać. Klapy będą dzielone. Klapy będą wyposażone w otwory wrzutowe.
zarówno te przeznaczone na papier, jak i przeznaczone na szkło, czy butelki, czy plastik. Tak? Będą to jak gdyby lepsze rozwiązania i to jest też jak gdyby efekt naszej wymiany, naszych doświadczeń pomiędzy nami, a mieszkańcami, zarządcami nieruchomości, prezesami spółdzielni. Zwracano nam uwagę, aby jeżeli jest taka możliwość, żeby te klapy były bardziej jak gdyby dostępne i umożliwiały po prostu lepsze wrzucanie do pojemników. Także o tyle będą lepsze. A te pojemniki przy posesjach, na przykład domków jednorodzinnych, te tradycyjne kubły, to coś się zmieni w nich, czy poza tym nic się nie zmieni. Mhm. Kolory zgodnie z ustawą muszą zostać te same. Mhm. Także to będą pojemniki w domach jednorodzinnych. Ale też będą wymieniane. Też oczywiście. Mhm. Ja 100% pojemników będzie wymienionych. Mhm. Zarówno na zmieszane, jak i na bio to będą pojemniki. Natomiast na pozostałe, tak jak do tej pory, będą worki. I również te worki będą dostarczane.